Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym naszym spotkaniu dotyczącym szeroko pojętego dobrostanu życia człowieka. Ja nazywam się Marzena Kwiatkowska, jestem naturoterapeutką. Od 15 lat prowadzę gabinet neurorefleksologii twarzy i od 15 lat mam olbrzymią przyjemność rozmawiać z moimi pacjentami, klientami na temat szeroko pojętego zdrowia i życia człowieka w trzech aspektach: ciało, umysł, duch. A dzisiaj przygotowałam dla Was temat homocysteina jako wskaźnik zagrożenia zdrowia, ponieważ jest to bardzo ważny temat, ale bardzo mało znany wśród moich pacjentów, klientów i mało kto wie, że dobrze jest oznaczać sobie poziom homocysteiny. Każdy z nas powinien ten poziom znać, ponieważ to zagwarantuje nam, czy da nam taką odpowiedź na to, czy mamy dobry stan zdrowia i czy nie musimy się niczym martwić, a czym, to zaraz dowiecie się w kolejnych minutach tego webinaru, ale na początek musimy sobie wytłumaczyć, czym tak naprawdę jest homocysteina, bo homocysteina jest jednym z aminokwasów, który występuje w organizmie człowieka. Jest to aminokwas siarkowy i powstaje w naszych organizmach podczas fizjologicznych przemian aminokwasu o nazwie metionina. Te przemiany oczywiście odbywają się wewnątrz naszych komórek, z kolei metionina jest potrzebną i bardzo ważną substancją w procesach metylacji. W prawidłowych warunkach homocysteina jest metabolizowana do cysteiny albo ponownie do metioniny i cykl się zamyka. Dlatego tutaj na tym slajdzie macie takie strzałki, które właśnie Wam to bardzo ładnie obrazują. Więc jeżeli w tym momencie tylko mnie słuchasz, a nie patrzysz na slajdy, to popatrz sobie na ten slajd, ponieważ kiedy zobaczysz, to po prostu szybciej zapamiętasz, szybciej zarejestrujesz, jak to jest z tymi przemianami homocysteiny, bo metionina to tak naprawdę jest homocysteina po zmetylowaniu, więc nadmiar homocysteiny jest znakiem, że procesy metylacji w naszym organizmie nie są zbyt wydajne, przez co homocysteina nie ulega wystarczającej metylacji i gromadzi się, zamiast być zmieniana w metioninę. I oczywiście, jeżeli Ty masz taką sytuację i jest to potwierdzone badaniami, no to będziesz wiedział, czy wiedziała, dlaczego tak się dzieje u Ciebie. A dlaczego nie możemy mieć wysokiej homocysteiny? Ponieważ podwyższone stężenie homocysteiny we krwi jest wskaźnikiem aktywnego procesu zapalnego uszkadzania śródbłonka tętnic. I jest to o tyle ważne, bo wraz z tym procesem rozpoczyna się tworzenie niechcianej przez nas wszystkich blaszki miażdżycowej i ta blaszka miażdżycowa tworzy się na długo, zanim objawy miażdżycy staną się widoczne. Dlatego ważne jest, żeby oznaczać sobie poziom homocysteiny, czyli tego aminokwasu siarkowego. Homocysteina jest znacznie istotniejszym niż cholesterol prognostykiem rozwoju wielu chorób sercowo-naczyniowych, takich jak miażdżycy, czy zakrzepicy żylnej, czy udaru mózgu, ale też homocysteina jest prognostykiem chorób takich jak Alzheimer czy Parkinson, czyli chorób neurodegeneracyjnych, ale również jest to doskonały prognostyk chorób, których my wszyscy się boimy. To jest chorób nowotworowych, na przykład raka jelita grubego, więc warto znać i oznaczyć sobie poziom homocysteiny. Zbyt wysoka homocysteina też zwiększa ryzyko wad rozwojowych płodów, bo uszkodzenie cewy
nerwowej następuje, a ma to związek z niedoborem folianów. Więc wiadomo, że foliany możemy suplementować. Dlatego ważne, znowu podkreślam, jest znać poziom własnej homocysteiny. Jeżeli jest wysoka homocysteina, to nasila się też zagrożenie poronieniem. A także zbyt wysoka homocysteina niszczy i hamuje tworzenie się głównych składników naczyń krwionośnych, czyli kolagenu, elastyny i proteoglikanów, a ten kolagen i elastyna tworzą rusztowanie naszych naczyń krwionośnych. I słuchajcie, my wszyscy chcemy wyglądać pięknie, chcemy wyglądać młodo, do tego potrzebny nam jest kolagen, więc ja znowu podkreślam, dobrze jest znać poziom homocysteiny, jaki posiadasz. I jeszcze raz podkreślę, że jeżeli homocysteina występuje w wysokich stężeniach, to powoduje uszkodzenie wewnętrznej części naczyń krwionośnych i jest to jeden z czynników ryzyka rozwoju miażdżycy. Więc nie patrzcie tylko na własny cholesterol, jaki mamy, i często moi pacjenci, klienci są tym przerażeni, ale drugim wskaźnikiem, na który powinniśmy patrzeć, to jest właśnie homocysteina. W odniesieniu do chorób układu krążenia, homocysteina jest bardziej miarodajnym wskaźnikiem ryzyka niż poziom cholesterolu. Oznaczenie jej poziomu niestety jeszcze nie weszło do zakresu podstawowych badań lekarskich, a więc to oznacza tyle, że za oznaczenie poziomu homocysteiny będziesz musiał czy musiała sobie zapłacić, ale mam nadzieję, że po tym webinarze uznasz, że naprawdę warto znać poziom homocysteiny. Teraz prawidłowe stężenie homocysteiny wynosi od 5 do 15 mikromoli na litr. Więc jeżeli ty masz takie stężenie poziomu homocysteiny, to możesz czuć się bezpieczny czy bezpieczna i możesz czuć się zdrowo. Jednak wyższy poziom homocysteiny niż tutaj te widełki, które widzicie, oprócz chorób serca i miażdżycy, może też spowodować udar mózgu, problemy sercowo-naczyniowe, ryzyko rozwoju osteoporozy, mogą nasilać się objawy depresji, a również może pojawiać się choroba Alzheimera i demencja. Już udowodniono, że przy homocysteinie 14 mikromoli na litr ryzyko demencji i choroby Alzheimera wzrasta dwukrotnie. Więc jeżeli tak naprawdę wysoki poziom homocysteiny nie jest pożądany i powoduje, że musimy zająć się swoim zdrowiem, to zobaczmy, jakie są przyczyny zwiększonego poziomu homocysteiny. Kto może mieć zwiększony poziom homocysteiny? Wszystkie osoby z niedoborami z witamin grupy B, szczególnie witaminy B2, B6 i B12, ale tej metylowanej, czyli metylokobalaminy, bo właśnie te witaminy pomagają homocysteinie przekształcić się do innych substancji. I mimo że mamy dzisiaj daleko posuniętą medycynę, to niestety bardzo często zdarza się, że pojawiają się osoby czy ludzie z niedoborami witamin z grupy B. Ale też zwiększony poziom homocysteiny mogą mieć osoby z niedoborami metylofolianu, czyli soli metylowanego kwasu foliowego. I niestety coraz częściej również mam do czynienia z pacjentami, klientami, które w tym temacie mają niedobory, a także osoby z niedoborami magnezu i cynku.
I też ja czasami w gabinecie zastanawiam się, dlaczego tak się dzieje, skoro w dzisiejszych czasach my już tak dużo wiemy na temat suplementacji, my już tak dużo, tak daleko mamy posuniętą medycynę i mamy wszechdostępne warzywa i owoce, a mimo to ciągle mamy jakieś niedobory mineralne i witaminowe. Dlatego właściwe uzupełnienie tych witamin, o których mówiłam przed chwilą, jest dosyć prostym sposobem na obniżenie poziomu homocysteiny, ale jeżeli po badaniu okaże się, że masz wysoki poziom tego aminokwasu siarkowego, to w zakresie suplementacji ktoś powinien Ci doradzić, w jaki sposób prowadzić tę suplementację i jakimi preparatami, bo ważny jest nie tylko skład wybieranych preparatów, ale i też postać chemiczna zawartych w tych preparatach, witamin i minerałów, bo te cechy wpływają na skuteczność ich działania. Więc jeżeli Wasze suplementy mają działać, to po prostu przyjrzyj się właśnie, co tak naprawdę w tym suplemencie jest. Ale wróćmy do wysokiej homocysteiny, bo wszystkie osoby z niedoczynnością tarczycy mogą mieć podwyższony poziom homocysteiny, w szczególności osoby nieleczone lewotyroksyną, czyli lekiem hormonalnym stosowanym w endokrynologii. I słuchajcie, osoby, które mnie znają, wiedzą, że ja jestem naturoterapeutą i oczywiście nie doradzam w zakresie lekarstw, bo od tego jest lekarz, ale tutaj bardzo ważne jest stwierdzenie, że osoby nieleczone lewotyroksyną, niestety niedoczynność tarczycy powinna być leczona. I ta lewotyroksyna jest używana właśnie do leczenia niedoczynności tarczycy, ale też podwyższony poziom homocysteiny mają wszystkie osoby spożywające alkohol czy nadużywające alkoholu. Dlaczego? Dlatego, że alkohol obniża poziom witamin B12. Też osoby palące papierosy, takie osoby, które mają przewlekły stres, czyli tak naprawdę wszyscy my, i osoby z chorobami nerek. Więc kto tak naprawdę powinien badać czy zbadać sobie homocysteinę? Na pewno osoby na stałe przyjmujące leki, na przykład cukrzycy, które przyjmują metforminę. Ale jeśli nie jesteś cukrzykiem, ale też przyjmujesz leki z powodu innych dolegliwości, również powinieneś zbadać sobie homocysteinę. Osoby też przyjmujące leki immunosupresyjne, ponieważ leki immunosupresyjne mają na celu obniżenie odpowiedzi odpornościowej organizmu, czyli mówiąc po ludzku, mają na celu osłabienie układu odpornościowego. Czyli są to wszystkie osoby po różnego rodzaju przeszczepach, ale też osoby leczące różnego rodzaju alergie i choroby autoimmunologiczne. Również osoby przyjmujące leki przeciwpadaczkowe powinny znać swój poziom homocysteiny i osoby mające przewlekłe zapalenie dziąseł, a tak naprawdę tych osób jest wiele, bo ta dolegliwość jest skorelowana z podwyższonym poziomem homocysteiny. I tutaj nie ma się co przerażać, bo kiedy wyleczy się dolegliwości przyzębia, okazuje się, że homocysteina spada. Ale jeżeli nasza homocysteina ma się obniżyć, to w jaki sposób my to możemy zrobić? Przede wszystkim należy odstawić alkohol i papierosy. Dieta jest taką najsilniejszą bronią w walce z podwyższoną homocysteiną i oczywiście suplementacja. No i jaka dieta? Ja zawsze mówię, dieta śródziemnomorska, czyli dieta oparta na warzywach, owocach, chudym mięsie i nabiale. Jeżeli chodzi o suplementację, to tak jak słyszeliście, ważne są witaminy B12, B6 i kwas foliowy.
Warto również stosować wysiłek fizyczny, bo to obniża homocysteinę, ale też stosowanie takiej substancji, która nazywa się N-acetylocysteina. Szczególnie jest ona pożądana u osób palących, bo ta substancja pomaga palaczom w obniżeniu homocysteiny. I tutaj, żebyśmy się dobrze zrozumieli, ja nie polecam palenia papierosów, ale jeżeli jesteś osobą, która pali i nie potrafi się tego nałogu pozbyć, to pomyśl o N-acetylocysteinie. Też stosowanie beta-karotenu. O beta-karotenie można by było mówić długo, ale ja wiem, że osoby, które są po drugiej stronie kamery, nie są w stanie długo słuchać webinarów. Skąd to wiem? Bo sama nie jestem w stanie długo słuchać różnych webinarów, a biorę udział w różnych webinarach, szczególnie takich, które dotyczą zdrowia i rozwoju osobistego, więc na temat beta-karotenu pewnie powstanie osobny webinar, ale też dobrym pomysłem dla obniżenia homocysteiny jest stosowanie probiotyków. I teraz takie bakterie, które nazywają się Lactobacillus plantarum, są bardzo pomocne paniom po menopauzie w kontroli zespołów metabolicznych. A czym są te zespoły metaboliczne? To jest współistnienie różnorodnych czynników zwiększających ryzyko rozwoju chorób sercowo-naczyniowych na podłożu miażdżycy oraz cukrzycy typu drugiego. Czyli tak naprawdę to jest też otyłość brzuszna, nadciśnienie tętnicze, dyslipidemia, cukrzyca i stan przedcukrzycowy. Czyli takie historie tak naprawdę dotyczą wielu z nas, wielu z Was, więc stosowanie probiotyków jest bardzo dobrym pomysłem. I stosowanie też trimetyloglicyny, inaczej betainy, powoduje obniżenie poziomu homocysteiny. Czym jest betaina? Betaina znana jest pod hasłem betaina HCL, czyli sól betainy, bo betaina HCL oprócz bycia dawcą, czyli mówiąc fachowym językiem, donerem grup metylowych, czyli dawcą grup metylowych, jest też używana do zakwaszania soku żołądkowego, więc jeżeli jesteś osobą, która ma niedokwaszony żołądek, ta betaina HCL jest bardzo dobrym pomysłem do suplementacji. I też stosowanie kwasów omega-3 obniża poziom homocysteiny, szczególnie jest polecany dla osób zmagających się z cukrzycą, a niestety cukrzyca jest chorobą dzisiejszych czasów. Bardzo wiele osób zmaga się z cukrzycą, więc to jest bardzo ważna informacja, że suplementujmy kwasy omega-3. I teraz oczywiście następują rekomendacje moje. Wy już wiecie, że ja polecam markę Nutrilite. I dlaczego witamina B, która jest właśnie stworzona przez markę Nutrilite? Dlatego, że jest to wiodąca marka witamin na świecie i właśnie Nutrilite jako pierwsza wprowadziła kompleks witamin z grupy B z technologią podwójnego działania. I tak naprawdę teraz Wam wytłumaczę, czym jest ta technologia podwójnego działania, bo jeżeli zakupicie sobie witaminy z grupy B od firmy Nutrilite, to zobaczycie, nie wiem czy to tutaj w kamerze będzie widoczne, że ta tabletka jest zielona i ona właśnie z jednej strony jest jasno zielona, a z drugiej strony jest ciemnozielona, czyli widać, że ona jest dwuwarstwowa. I dwuwarstwowa tabletka uwalnia natychmiast dwie witaminy z grupy B
a następnie stopniowo uwalnia 6 pozostałych witamin z grupy B, działając przez 8 godzin. Takiej technologii w żadnym kompleksie witamin z grupy B nie znajdziecie. Dlaczego ta tabletka jest zielona? Może teraz to będzie bardziej widoczne, ponieważ zawiera naturalną spirulinę, a spirulina to są bogate w składniki odżywcze niebiesko-zielone mikroglony. I teraz ja taką tabletkę wcześniej rozpuściłam po prostu w wodzie, żebyście zobaczyli, jaki jest to piękny kolor zielony, ale oczywiście jeżeli chodzi o suplementację, to nie chodzi o kolor, ale chodzi o to, że ta tabletka całkowicie rozpuściła się w tej wodzie. Pamiętajcie też, że my jesteśmy organizmami wodnymi. Człowiek w 80% składa się z wody, więc jeżeli Twoje suplementy bardzo dobrze rozpuszczają się w wodzie, to znaczy, że one są bardzo dobrze wchłaniane przez Twój organizm. Więc ja daję Ci zadanie domowe. Jeżeli jesteś osobą suplementującą witaminy, to próbuj je rozpuścić w wodzie i zobacz, jak szybko one się rozpuszczają, czy przypadkiem one się w ogóle nie rozpuszczają, bo niestety ja widziałam takie witaminy i oczywiście nie będę tutaj wymieniać marek tych witamin, bo to nie o to chodzi, żeby jakąś firmę krytykować, ale zróbcie sobie własne doświadczenie, rozpuszczajcie własne witaminy w wodzie i zobaczcie, jak to na Was działa, a może nie działa, może one w ogóle się nie wchłaniają. A jeżeli jesteś osobą, która suplementuje witaminy z grupy B, bo pamiętajcie też, że takie witaminy są zbawienne dla naszego systemu nerwowego, to proszę sprawdź, czy Twoje witaminy tak samo rozpuszczają się w wodzie, jak moja witamina od marki Nutrilite. Oprócz tego tutaj na tym slajdzie widzicie również żelazo, czyli nazywa się ten suplement Iron Folic Plus i tutaj żelazo pochodzi z dwóch źródeł, dobrze przyswajalnych roślinnych form żelaza, czyli furman żelazowy i glukonian żelaza i tutaj również znajdziecie koncentrat szpinaku uprawiany na farmach Nutrilite. I czy ten suplement działa? Oczywiście, że działa. Skąd to wiem? Dlatego, że ten suplement jest powszechnie stosowany przez moich pacjentów, klientów, szczególnie przez osoby, które zmagają się z anemią, ale też przez panie, które są w ciąży i naprawdę suplement jest rewelacyjny, działa, dlatego ja zachęcam Cię, jeżeli jesteś osobą, która ma podwyższony poziom homocysteiny albo zmaga się z anemią, albo potrzebuje naprawdę tego żelaza z innych powodów, to przyjrzyjcie się właśnie Iron Folic Plus. No i kolejne tutaj suplementy to są już wcześniej omawiane kwasy omega-3. Dlaczego te kwasy omega-3? Znowu bardzo prosta odpowiedź, bo one działają, nie obciążają naszej śluzówki żołądka. Co to znaczy? Nie boli po prostu po suplementacji kwasami omega-3 brzuch, nie boli żołądek. Skąd to wiem? To są relacje moich pacjentów, klientów, którzy używają suplementów firmy Nutrilite, ale to są również relacje moje, ponieważ moja rodzina również używa suplementów Nutrilite i ja mam taką filozofię, że zawsze to, co działa dla mojej rodziny i jest najlepsze dla nas, również jest najlepsze dla Was, dla ludzi, z którymi spotykam się w gabinecie, ale też dla ludzi, z którymi spotykam się online'owo, więc jeżeli jesteście osobami, która potrzebuje jakiegokolwiek suplementu, to po pierwsze konsultacja jest możliwa, możemy spotkać się rozmawiając poprzez telefon, możecie do mnie napisać maila, możecie mnie również spotkać w gabinecie, albo możecie, jeżeli jesteście naprawdę zdecydowani, że chcecie tego suplementu i już mi ufacie i wierzycie, to pod tym webinarem jest link, który zaprowadzi Cię do suplementów marki Nutrilite.
Ja za dzisiaj Wam bardzo serdecznie dziękuję i jeżeli uznasz, czy stwierdzisz, że mój webinar jest bardzo przydatny i że o homocysteinie mało kto słyszał, a jest to aminokwas, którego oznaczenie poziomu jest bardzo istotne dla naszego zdrowia, to możesz przysłać te wiadomości, czyli ten webinar swojemu koledze, koleżance, przyjacielowi, mamie, czyli innym osobom, którzy powinni usłyszeć o homocysteinie. Ja za każdą subskrypcję jestem bardzo wdzięczna z całego serca i jestem bardzo szczęśliwa, że tak wiele osób mnie słucha, że te tematy okazują się dla Was interesujące. I co? Korzystajcie z tej pięknej wiosny, bo aktualnie mamy wiosnę. My zobaczymy się dokładnie za 2 tygodnie z równie ciekawym tematem. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia w przestrzeni online lub offline.